stąd plotki, że ona generalnie spała w trumnie. Ona oczywiście nie spała na co dzień w trumnie, to, ale to właśnie był ten element publicity. Cześć. Słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligura. Witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu o teatrze. I zwrócę się teraz do Ciebie, Kasiu, czy zdradzisz nam i naszym słuchaczom i słuchaczkom, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli innymi słowy, kogo powinni oni znać? Dzisiaj znowu wracamy do tematu wielkich aktorek. Rozmawiałyśmy jakiś czas temu o Helenie Modrzejewskiej, najsłynniejszej aktorce polskiej, a w zasadzie polsko-amerykańskiej, bo Modrzejewska tą karierę w Stanach Zjednoczonych też jakby ogromną zrobiła. A dzisiaj będziemy rozmawiać o aktorce, która także podbiła w ogóle serca szczególnie Europy, ale także świata. Gdzieś talentem być może jest jedną z najsłynniejszych, najbardziej znanych aktorek właśnie swojego czasu, czyli o Sarze Bernhardt. Sara Bernhardt żyła na przełomie XIX i XX wieku. No i właśnie, nie tylko była niezwykle charyzmatyczną, utalentowaną aktorką, która podbiła po prostu sceny Europy i świata, ale też była znana z wielu jakby takich różnych ciekawych smaczków, o których tutaj będziemy opowiadać, kontrowersji, ekstrawaganckiego stylu życia, a także opowiemy o tym, co się stało z nogą Sary Bernhardt. Poznaniu biografii tej niezwykłej artystki pomoże nam. Nazywam się Agata Łuksza, jestem kulturoznawczynią, pracuję w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłyśmy też autorki spektaklu Co się stało z nogą Sary Bernhardt. Justyna Lipko-Konieczna, jestem dramaturżką, piszę scenariusze, tworzę dramaturgię spektakli. Jestem związana od wielu lat z Teatrem 21, Centrum Sztuki Włączającej, teraz Teatrem 21, w którym rozwijamy pole dla artystów, artystek z niepełnosprawnościami. W dużym składzie, także z siedzącą tu obok mnie Justyną Wielgus. Ja jestem Justyna Wielgus, jestem reżyserką i też od wielu lat współpracuję z Centrum Sztuki Włączającej Teatr 21, gdzie wraz z zespołem aktorskim i zespołem twórców i wspaniałych współpracowników właśnie tworzymy przestrzeń dla rozmowy, dla praktyki, dla szukania nowego języka, mówienia o sztuce artystów z niepełnosprawnościami, w tym niepełnosprawności rozumianej bardzo szeroko. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy o tej tajemniczej i niezwykle ciekawej aktorce, chcemy Wam przypomnieć bardzo krótko o tym, że podcast o teatrze można wspierać na wiele różnych sposobów. Także można wspierać w sposób finansowy i zachęcam Was bardzo gorąco do zajrzenia na nasze konto na serwisie Patronite i sprawdzenia, jakie możliwości takiego mecenatu nad podcastem Wam oferujemy i także co chcemy, w jaki sposób chcemy Wam za Wasze wsparcie podziękować. I dziękujemy również bardzo mocno naszym obecnym patronom i patronkom. To dzięki Wam podcast o teatrze dalej działa i przygotowuje kolejne odcinki. A w tym odcinku szczególne podziękowania kierujemy do naszej nowej, bardzo hojnej patronki, czyli Anki Herbut. Przy okazji serdecznie gratulujemy wygrania Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej za sztukę Rodko. No i teraz możemy już przejść do odcinka. Agatę Łuksze zapytałyśmy o to, jak to się stało, że Sara Bernhardt podbiła właśnie europejskie i światowe sceny. Jaka była jej droga do sławy? Droga była trudna, jak dla wszystkich artystek i artystów w tamtych czasach. Ona się stopniowo pieła we Francji, w tej jakby hierarchii aktorskiej, aż dostała angaż w Comédie Française, czyli jakby najbardziej prestiżowej instytucji. Ale ponieważ była Sara Bernhardt i miała swój własny pomysł na siebie i na sztukę aktorską i na sztukę teatru, to zerwała kontrakt z Comédie Française i została jakby swoją własną menedżerką i sama projektowała przez większą część swojej kariery trasy, sztuki, miejsca, gdzie chciała występować, z kim chciała występować, tak? To znaczy ona osiągnęła w pewnym momencie na scenie francuskiej szczyt, po czym dobrowolnie z własnej jakby inicjatywy porzuciła go, uważając, że to jest miejsce, które krępuje, tak? Jej ekspresję i artystyczną, i tożsamościową. Więc bodajże w roku 1880 ona zakończyła współpracę z Comédie Française. To się chyba też odbyło w aurze jakiegoś skandalu, ale ja sobie teraz nie przypomnę szczegółów. I po prostu sama jakby kierowała dalej swoją karierą, zakładała własne sceny, ale też ona przede wszystkim bardzo dużo jeździła po świecie.
i taki miała wędrowny model, że tak powiem, artystyczny. Też Sara Bernard przyjeżdża do Polski po raz pierwszy w roku 82, czyli jak już ma bardzo ustabilizowaną pozycję zawodową, tak? Jak jest też bardzo samodzielną artystką. Dlaczego Sara Bernard uznawana była za jedną z najlepszych, najbardziej rozpoznawanych aktorek epoki? Myślę, że to jest cały zestaw czynników. Ja spróbuję je w miarę sprawnie wymienić. Przede wszystkim Sara Bernard potrafiła własną odmienność przekuć w atut. Innymi słowy, ona wykorzystywała ekscentryczność jako strategię promocyjną i artystyczną, tak mówiąc współczesnym językiem. Swoją fizjonomię, która odbiegała od kanonu urody kobiecej w momencie, w którym ona wchodziła na scenę, uczyniła symbolem właściwie nowej kobiecości, tak? To znaczy eksponowała swoją szczupłość, wiotkość itd., itd. Wystylizowała się na kobietę, tak zwaną kobietę nerwową i femme fatale. Robiła to jakby zupełnie z premedytacją, wykorzystując do tego również bardzo sprawnie rozwijające się media. Więc to, co innych by pogrążyło, ona uczyniła jakby swoim atutem, znakiem rozpoznawczym. Przez ponad pół wieku występowania na scenie ona cały czas uchodziła za artystkę osobną, oryginalną, wyjątkową, niepowtarzalną, nieimitowalną itd., itd., co wydaje mi się kolosalnym sukcesem. Są też w literaturze, powiedziałabym, cytującej się na przecięciu takiej refleksji historyczno-teatralnej, historii mediów i też historii celebryctwa, o Bernard się pisze jako o celebrytce nieposłuszeństwa, celebrytce granicznej, tak, od postaci, która cały czas balansowała na krawędziach tego, co dopuszczalne i niedopuszczalne w ówczesnej kulturze. I w ten sposób jakby przyciągała uwagę i publiczności, i mediów, i krytyków. Natomiast to nie oznacza, że ona nie posiadała też absolutnie jakby wyjątkowej takiej obecności scenicznej. Czyli z jednej strony ona rzeczywiście była prawdopodobnie pierwszą, znaczy nie prawdopodobnie, tylko była na taką skalę pierwszą taką celebrytką w nowoczesnym rozumieniu tego słowa, czyli taką osobą, która wykorzystywała uwagę mediów dla rozwoju własnej kariery i to w skali międzynarodowej, transkontynentalnej, no była, jak to się mówi, taką celebrytką atrybucji, tak? Czyli jakby jej rozgłos rósł ze względu na to, że prasa się nią interesowała, ale z drugiej strony była jak najbardziej tak zwaną celebrytką zasługi, czyli osobą, o której jednak co do której panował konsensus, że ona zasługuje na tę uwagę. Że nie jest tylko, to się mówiło w XIX wieku, reklamistką, to jest takie piękne słowo z epoki, prasa polska się rozpisywała na temat właśnie Bernard jako reklamistki. Natomiast każdy, kto ją zobaczył, każdy krytyk teatralny, który ją zobaczył, przyznawał, że ona jest jednak fenomenem. Zupełnie osobnym bytem teatralnym, że ma zupełnie niepowtarzalny styl gry, że to w jaki sposób jest obecna na scenie sprawia, że nie da się po prostu oderwać od niej oczu. I tak pisali nawet krytycy, ja mogę się odwołać do polskich krytyków, tak, którzy zdecydowanie warszawskich, przede wszystkim w Warszawie jakby Bernard występowała. Warszawscy krytycy zgodnie woleli Alenę Madrzejewską oczywiście, z powodów wielorakich, nie tylko były kwestie jakby patriotyczne, ale również upodobania do tak zwanych idealizmu, czyli pewnej, że tak powiem, poezji w grze. Bernard reprezentowała to, co się wówczas nazywało stylem realistycznym, czyli właśnie tę nerwowość, pewną brutalność końca wieku. To nawet ci krytycy, którzy zdecydowanie opowiadali się za idealizmem i Modrzejewską, przyznawali, że jest coś wyjątkowego w Sarze Bernard. Więc myślę, że ten sukces, który ona osiągnęła, wynikał z rozpoznania własnych silnych stron jako osoby i artystki, umiejętnego bardzo wykorzystania nowego, nowoczesnego środowiska medialnego oraz no, wielkiego jakby talentu i odwagi też, tak? Odwagi w podejmowaniu decyzji. To naprawdę wymagało wiele od niej, żeby odejść z Comédie Française, żeby podejmować, projektować tak dalekie trasy, które stanowiły też taki wyróżnik jej kariery artystycznej, bo przecież ona była jedyną artystką dramatyczną, która zobaczyła taki kawał świata, tak? To znaczy dawała występy w tak różnych miejscach na kuli ziemskiej, bo to jest nie tylko kwestia całej Europy, prawda? I Rosji, było, że tak powiem, w standardzie tych gwiazd, które podejmowały się rozszerzyć swoją karierę
na inne kraje, no to zaczynało od objeżdżania krajów ościennych, ale to były oczywiście Wyspy Brytyjskie, Stany Zjednoczone, gdzie ona była uwielbiana i uznaje się, że w ogóle miała bardzo silny wpływ na procesy emancypacyjne amerykańskich kobiet, Ameryka Południowa, a nawet Australia, tak? Ona tam wszędzie była, jako jedyna artystka dramatyczna. Jakby wielkie trasy robili jedynie, więc myślę, że fantazję miała ogromną. A co wyróżniało Sarę Bernhardt na tle innych aktorek jej epoki? Jakie były takie najbardziej charakterystyczne cechy jej aktorskiego stylu? Bernhardt wyspecjalizowała się w rolach tak zwanych kobiet nerwowych końca wieku, czyli chodzi o to wyobrażenie kobiecości jako czegoś z istoty swojej chorobliwego. I to były role przeważnie melodramatyczne, które wiązały się z pokazywaniem bardzo silnych emocji postaci, takiego właściwie rozstroju nerwowego, jak to wówczas mawiano. No i najczęściej oczywiście kończyło się też śmiercią. I Bernhardt celowała w tych scenach śmierci, a taką najbardziej znaną sceną śmierci w jej repertuarze było umieranie na stojąco. Były to role, które opierały się na ukazaniu bardzo silnych emocji i ukazywaniu również sceny śmierci bohaterek, co rezonowało oczywiście również silnie z publicznością. O Bernhardt mówiono, że ona uczy się gry poprzez obserwację, czyli w pewnym sensie, nie wiem na ile jest to prawda, a na ile była to plotka po prostu powtarzana przez kolejne media, kolejnych krytyków i artystów, ale mawiano, że Bernhardt na przykład chodzi podpatrywać pacjentów w szpitalach, tak? Pacjentki w szpitalach umierające albo chorujące. I to oznaczało, że ona jakby czerpała inspirację z podpatrywania tego typu doświadczeń cielesno-emocjonalnych w życiu. Podczas gdy wówczas jeszcze uważano, że teatr nie jest miejscem, gdzie pokazuje się życie w sposób nieociosany czy nieokrzesany. Teatr wciąż uchodził za przestrzeń czy pewną sferę, w której to życie przetwarza się w poezję. W związku z czym nie powinno być na scenie nadmiernej brutalności czy takiej cielesnej ekspresji. To życie ulegało pewnej takiej tonizacji. Natomiast stąd ta różnica, tak, właśnie między idealizmem Modrzejewskiej a realizmem Bernhardt. Czy i w jaki sposób aktorka wpływała na ówczesne kobiety? Czy dyktowała styl, czy zapoczątkowała jakieś mody? Jeśli wierzyć prasie satyrycznej, to tak. Oczywiście prasa satyryczna jest takim źródłem, z którym należy obchodzić się dość ostrożnie, ponieważ nie wiemy, jaką skalę miały zjawiska, które były wyszydzane przez prasę. Natomiast ja, kierując się zarówno jakby własną pracą ze źródłami na materiale jakby warszawskim i lekturą jakby porównywalnych badań dotyczących amerykańskiej recepcji Sary Bernhardt, ale też jakby rozmaitych karykatur francuskich, z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, że jak najbardziej popularność Sary Bernhardt przekładała się na wzorzec kobiecości, zarówno jeśli chodzi o zachowanie, jak i jeśli chodzi o wygląd. I może ten wygląd był najbardziej widoczny, prawda? Bo ona miała dosyć charakterystyczną tą fizjonomię, w związku z czym też łatwo podającą się satyrze. I takiej samej jakby satyrze poddawano jej naśladowczynie, których, tak jak mówię, trudno mi ocenić, jak wiele ich było, ale myślę, że możemy założyć, że jednak były, ponieważ ta krytyka tego naśladownictwa Sary Bernhardt, ona się jakby powtarza w różnych miejscach. Wiemy też zresztą tak, że wielkie aktorki tamtych czasów bardzo mocno wpływały na modę, że pojawiały się rozmaite przedmioty, które były a la Sara Bernhardt albo a la Modrzejewska. One niektóre z tych przedmiotów świadomie jakby łączyły ze swoim nazwiskiem, powiedzmy, że mogły z tego czerpać jakieś profity, ale najczęściej było to robione bez ich zgody, ze względu na brak odpowiednich praw autorskich czy do wizerunku w tamtych czasach. Jeśli kobiety czy fanki właśnie Sary Bernhardt chciały ją naśladować, to pierwsza rzecz, którą musiały zrobić, to schudnąć. Więc wyśmiewano się z kobiet, że piją olej rycynowy, tak, albo jedzą kredę, żeby schudnąć i mieć taką kibić jak Sara Bernhardt. Ona też miała taką dość zwichrowaną fryzurę, przynajmniej w niektórych momentach swojej kariery, w niektórych rolach, więc też takie rozwichrzone włosy były znakiem rozpoznawczym. Wielkie kapelusze, które nosiła, które zresztą nazywano wówczas kapeluszami Bernhardt, były w sprzedaży. Też założenie takiego kapeluszu było pewnego rodzaju sygnałem swojego uwielbienia dla Sary Bernhardt i aprobaty dla jej stylu bycia.
ale to jest nie tylko wygląd fizyczny, chociaż on był bardzo znaczący, ponieważ jeśli chodzi o figurę kobiecą, odbiegał tak, od ówczesnego kanonu. Bernard pisano, że w niej jest jakiś ciągły niepokój, ciągła nerwowość, niemożność zatrzymania się, tak? Właśnie ta wiotkość, szczupłość, a z drugiej strony ona miała niebywałe zdrowie, to znaczy jak sobie uświadomimy kilometry, które ona pokonywała, jej trasy, które łączyły się z grą niemal codziennie, tak, i krążeniem po całych kontynentach, to naprawdę robi to wielkie wrażenie jak na tak chudą i wiotką istotę, jaką właśnie pozornie była, tak. Natomiast to jest nie tylko kwestia wyglądu, ale to jest również pewien jakby sposób bycia kobiety w świecie, który był zupełnie nietypowy i właśnie też uchodził za mocno ekscentryczny. Znaczy ja już w ogóle pomijam jej życie osobiste, które i miłosne, tak, które było absolutnie niekonwencjonalne, w takim sensie, że ona nie pozostawała w usankcjonowanym związku małżeńskim, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Ale druga, abstrahując od plotek na temat jej biseksualności, które również jakby były częścią tej legendy z Sary Bernard, ale też otaczanie się określonymi przedmiotami, które miały przywodzić na myśl tę taką dekadencką aurę, czy powiązanymi z jakąś mroczną stroną ludzkiej natury, ze śmiercią. Ona na pewnym etapie swojej kariery właśnie wypuściła takie bardzo znane zdjęcia, jak śpi w trumnie. Stąd plotki, że ona generalnie spała w trumnie. Ona oczywiście nie spała na co dzień w trumnie, to, ale to właśnie był ten element publicity. Więc takie skierowanie też, połączenie kobiecości z pewną jakby taką melancholią, śmiercią, nerwowością było charakterystyczne i to bardzo niepokoiło strażników istniejących wyobrażeń na temat kobiecości, ideałów kobiecości, jeżeli tego typu kobiecość zaczynała zyskiwać na powszechności. Sara Bernard jako osoba wyjątkowa, tak, jako artystka i też artystka słynąca ze swojej ekscentryczności, mogła oddawać się takim procederom, mogła tak wyglądać, mogła tak żyć w pewnym sensie. Jakby wypracowała sobie to prawo i z tego słynęła. Natomiast to, co budziło niepokój, to kiedy sposób i styl bycia Sary Bernard stawał się udziałem, to pisała prasa warszawska, zwykłej Jadzi czy Wandzi, tak? Że Jadzi i Wandzi nie przystoi to, co uwielbiamy w Sarze Bernard. A więc w pewnym sensie jak ta ekscentryczność rozlewała się na większe jakby społeczności kobiece, to pojawiał się taki społeczny niepokój co do tego, co dalej będzie. Muszę dodawać, że ten model jakby kobiecości Sary Bernard był absolutnie jakby niezgodny z tym ideałem tutaj nadwiślańskim, tak, w latach 80. XIX wieku. No być może bano się, że Bernard nauczy swoje naśladowczynie niezależności. Tak, to jest bardzo ważny aspekt. Cieszę się, że o nim przypominasz, bo on mi umknął. Niezależność ekonomiczna Sary Bernard jest oczywiście jakby też kluczowym jakby komponentem jej, że tak powiem, ogólnie rozumianej niezależności, tak? I możliwości swobodnego działania i decydowania o sobie, ponieważ ona zarabiała kolosalne pieniądze. Wprawda ponosiła też kolosalne koszty, więc to było pewne błędne koło, z którym borykała się też Modrzejewska. Ale rzeczywiście, zwłaszcza w Stanach, te artystki zarabiały bardzo dużo i po prostu miały jak decydować o sobie, tak, w przeciwieństwie do Jadzi i Wandzi, które swoich pieniędzy nie miały. Więc ta niezależność ekonomiczna jest bardzo jakby też ważnym elementem w ogóle kariery aktorskiej jako pewnej ścieżki, nie tylko zawodowej w ogóle, tak, pewnego pomysłu na życie kobiet w XIX wieku, zwłaszcza na tym przełomie XIX-XX wieku. A wracając do bohaterki jednego z naszych poprzednich odcinków, czyli Heleny Modrzejewskiej, chciałyśmy dopytać, jakie były relacje między Sarą Bernard a Heleną Modrzejewską? Czy my to w ogóle wiemy? Czy pani w jakiś sposób się kontaktowały? Czy się ze sobą lubiły? Jak moglibyśmy to opisać? Tak, trochę wiemy. Z listów Modrzejewskiej wynika, że początkowo, zanim poznała osobiście Sarę Bernard, zobaczyła ją na scenie, miała nie najlepsze zdanie o Sarze Bernard, co myślę wynikało właśnie z radykalnie odmiennych pomysłów na swój wizerunek artystyczny. Tak jak mówię, jest przepaść między tym, jak Modrzejewska próbowała sobie zapewnić godne życie i też przysłonić no zupełnie skandaliczną przeszłość, tak? Czyli jak konsekwentnie budowała swój obraz jako takiej dystyngowanej lady, zresztą żeniając się też, tak, w rodzinę szlachecką i tak dalej, to pewnie było wszystko w odcinku Modrzejewskiej. I Sarę Bernard, która jakby wymyśla siebie na przekór konwencjom. Na przekór też, o czym wcześniej nie powiedziałam, taką cechą swoistą Sary Bernard jest
łamanie takich binarnych kategorii w każdy możliwy sposób. Ona z jednej strony, ona mieszała płcie, mieszała narodowości, mieszała etniczność, naprawdę burzyła taki porządek świata, tak? Te kategorie, które organizowały jakby właśnie ówczesny porządek świata społecznego. Modrzyska wprost przeciwnie, co nie zmienia faktu, że była totalnie niekonwencjonalną też kobietą jak na tamte czasy, ale próbowała to bardzo skrzętnie ukryć. A Sara to eksponowała, więc ona, te mamy listy Modrzyńskiej, to przyjaciół do rodziny, z których wynika, że nie dość, że się czuje zagrożona przez Bernardo, jeszcze jakby zupełnie jakby ma inny pomysł na to, co to znaczy być aktorką. Natomiast w 1880 roku chyba Modrzyńska występowała w Londynie. Jej występy wówczas zobaczyła Sara Bernard, wówczas również przebywająca w Londynie, i odwiedziła ją za kulisami, podarowała ją bukietem kwiatów i tak zaczęła ta, jakby zawiązały znajomość. A i to był taki moment nieco przełomowy, bo ta daleta Sara Bernard, którą znano wyłącznie z rozmaitych właśnie plotek, bardzo często niepochlebnych, no zmaterializowała się, tak, w garderobie z Modrzyńskiej, zaczęła z nią rozmowę i okazało się, że może nie jest taka straszna, jak ją malują. I następnie w roku 82, kiedy z kolei Bernard występowała w Warszawie, a to był taki niesamowity sezon dla warszawskiej publiczności, bo najpierw przyjechała Sara Bernard i jeszcze zanim zdążyła wyjechać, to przyjechała Modrzyńska, która też się szykowała do występów gościnnych. No i wówczas z kolei Modrzyńska oglądała Bernard na warszawskiej scenie i też jej odwdzięczyła tym bukietem, i od tego czasu miało się datować takie, no absolutnie nie nazywajmy tego przyjaźnią, ale takie koleżeństwo, tak? Że one w jakiś sposób rozpoznały nawzajem w sobie wielkie artystki. Zresztą oby nie były już jakieś super młode w tym wieku, może też warto było to zaznaczyć, że już oby miały taki status mocno gwiazdorski na początku lat 80. I wiemy też, że w tym czasie właśnie w styczniu 82 roku obie artystki razem uczestniczyły w takim wieczorku w salonie Grossmanów w Warszawie, który został opisany w źródłach, a nawet w prasie o tym pisano, aby no, osoby spoza towarzystwa mogły też zajrzeć za kulisy. No i ten opis ich spotkania jest taki, że są to po prostu kobiety z klasą, kobiety wyjątkowe, że wszyscy trochę drżeli, czy niepokoili się, jak to będzie wyglądało, tak? To spotkanie tych dwóch super gwiazd w jednym miejscu. Czy nie wyniknie z tego jakaś napięta atmosfera, ale podobno wszystko przebiegło gładko i obie artystki ze sobą konwersowały, cały salon im się przysłuchiwał z uwagą i napięciem. Także wydaje się, że była to taka relacja, powiedzmy, względnie koleżeńska, i no już te późniejsze wzmianki, jak się pojawiają wzmianki na temat Sary Bernard i w jakiejś korespondencji prywatnej Modrzyńskiej, one już są pozbawione złośliwości, tak? To znaczy jest w nich pewne uznanie dla Bernard jako artysty. Wiemy też, że szyły sobie suknie w tym samym salonie krawieckim w Paryżu, gdzie też w związku z tym zdarzało im się przypadkiem spotkać, jeżeli akurat obie były w Paryżu, co też wcale nie miało często miejsca. A jaki wpływ miała Sara Bernard na inne aktorki swojej epoki? Myślę, że ona pootwierała drogi nie tylko innym aktorkom, ale wielu kobietom w tamtych czasach, ponieważ pootwierała im głowę, tak? Jakby samą decyzją, żeby żyć w taki, a nie inny sposób, przełamując konwenanse, przełamując też ustalone jakby ścieżki i zawodowe, i osobiste, bo tak jak mówię, ona również w tym wymiarze zawodowym podejmowała niekonwencjonalne decyzje. Też często się wskazuje, że taką zupełnie niezwykłą, zaskakującą decyzją było jej postanowienie już na początku XX wieku podczas występów w Stanach, że ona nie grała wtedy w teatrach, tak, tylko podpisała kontrakt z braćmi Schubert i występowała w takich no, przestrzeniach na poły cyrkowych, na poły wodewilowych, a uznawano wówczas, zwłaszcza w Europie, że tego typu przestrzenie w ogóle nie przystają do artystki, szanującej się artystki dramatycznej. Ona się tym w ogóle nie przejmowała i był wielki sukces, po prostu miała tysiące ludzi na tych występach, w tych rozmaitych namiotach, tak, których grała jak najbardziej dramatyczne sztuki, zresztą różne swoje tytuły, miała takie żelazne tytuły, które grała przez całe życie, właśnie łącznie z ową Damą Kameliową, gdzie, tak jak mówiłam, umierała na stojąco. Więc myślę, że i dla artystek, i dla kobiet była taką figurą, która pokazywała, że coś się może zmienić, że można coś zrobić w swoim życiu inaczej,
niż się tego od ówczesnych kobiet oczekiwało. Istnieje jakby literatura w ogóle pokazująca, czy też próbująca właśnie ustalić tę zależność pomiędzy ruchami emancypacyjnymi Stanów Zjednoczonych, a występami Sary Bernard. Więc to nawet do tego stopnia jest zbudowana łączność, tak, pomiędzy fenomenem Sary Bernard a uniezależnianiem się kobiet, czy dążeniem na rzecz emancypacji również prawnej, tak, kobiet w tamtym czasie. Chciałabym przytoczyć taką scenę z filmu znanego pewnie skądinąd, Słomiany wdowiec, w którym postać grana przez Marilyn Monroe właśnie wspomina o Sarze Bernard, pytając, was she magnificent, tak, czy ona była wspaniała, czy jakby mamy film, jakby z największą amerykańską gwiazdą, no wówczas już właściwie rozpoznanym w statusie mega gwiazdy z lat 50. XX wieku i jeszcze cały czas ta pamięć o Sarze Bernard występującej w Stanach Zjednoczonych, tak, będąc jakąś ikoną dla amerykańskich kobiet, jest żywa. Co myślę, jakby pokazuje, jak ona się głęboko zapisała wówczas w obrazie, że też jakby wracała wielokrotnie do Stanów Zjednoczonych. Każda kolejna trasa była oczywiście trasą pożegnalną, ale Modrzejska robiła dokładnie to samo. To też był taki wabik promocyjny. Więc myślę, że absolutnie tak, że jakby pokazała, że możliwe jest przełamanie utartych szlaków. W 1915 roku Sara Bernard poddała się amputacji nogi i o tym trochę zaskakującym i jak mam wrażenie nieoczywistym momencie jej życia rozmawiamy z autorkami spektaklu Co się stało z nogą Sary Bernard? O to, w jakich okolicznościach powstawał ten spektakl, co skłoniło autorki do sięgnięcia po ten temat, pytamy reżyserkę Justynę Wielgus. Najpierw był idiom Tough Love, twarda miłość, i to był idiom, który towarzyszył programowi organizowanemu przez Komunę Warszawę, którego kuratorką była Anna Smolar. Do tego projektu Ania Smolar zaprosiła mnie jako reżyserkę, żebym wraz ze swoimi współtwórcami zaproponowała jakiś spektakl w tym temacie. I tutaj razem z Justyną Lipko-Konieczną właśnie zastanawiałyśmy się, czym jest twarda miłość, zarówno w teatrze, ale też zarówno w polu zainteresowań, naszych zainteresowań, a że też zajmujemy się już od dawna reprezentacją, a raczej niereprezentacją pewnych grup na scenach publicznych, na teatralnych scenach publicznych, to jakoś szybko doszłyśmy do tego tematu, że taka twarda miłość właśnie dotyczy różnych ciał, które nie mają dostępu do akademii teatralnej, do edukacji artystycznej, ale też potem do sceny. Przykuła nas też uwagę naszą historię różnych aktorek. Tutaj się właśnie skupiłyśmy już na takiej wyodrębnionej grupie, ponieważ znamy z wielu różnych historii, przeróżne historie aktorek z różnych scen polskich, które w wyniku nabycia pewnej niepełnosprawności albo zrezygnowały z kariery aktorskiej, albo ukrywały tą niepełnosprawność, albo w jakiś jeszcze inny sposób szukały różnych strategii na po prostu radzenie sobie z nową kondycją. Zazwyczaj była to raczej właśnie ta formuła ukrywania i nas to bardzo też zainteresowało, zaintrygowało. No i takim tropem aktorek Justyna Lipko-Konieczna przyniosła historię wielkiej aktorki Sary Bernard, która jakoś nam związała takie nasze różne tropy i postanowiłyśmy, że to jest to, że chcemy przez historię Sary Bernard opowiedzieć o innych różnych historiach aktorów, aktorek, którzy po prostu nie mają dostępu do sceny publicznej. Ja rzeczywiście od wielu lat, chyba nie będzie przesadą, jak powiem, że od około 10 lat, dodaje dramaturżka Justyna Lipko-Konieczna, badam różne przypadki niepełnosprawności właśnie w zawodach teatralnych. Nie są to tylko przypadki aktorów czy aktorek zawodowych, ale tak naprawdę przypadki niepełnosprawności różnych osób, które pracują w tej branży właśnie w różnych zawodach, bo teatr jest generalnie wypadkoganny i kiedyś jeszcze jakby w różnych przysłowiach ta historia związana z teatrem jako miejscem niebezpiecznym funkcjonowała. Teraz to określenie, że do teatru nie wchodzi się bezkarnie, może brzmi inaczej, czy inaczej trochę je rozumiemy, ale rzeczywiście teatr od zawsze był takim miejscem wysokiego ryzyka. Sara Bernard zazwyczaj nie kojarzy nam się z niepełnosprawnością. Dlatego, że paradoks polega na tym, że ta historia niepełnosprawności w czasie, kiedy rzeczywiście Sara poddała się operacji i tej niepełnosprawności nabyła, w zasadzie nabyła jej wcześniej, już podczas wypadku, i żyła z niepełnosprawnością kilkadziesiąt lat, uprawiając zawód aktorki, nie zwalniając tempa. Więc historia niepełnosprawności Bernard, ona była głośna no właśnie wtedy, kiedy Sara poddała się amputacji. Natomiast później ona rzeczywiście przeszła w jakiś taki obszar zapomnienia i nawet w Polsce, w której
w jakiś sposób w takich kuluarach trochę pamiętano jeszcze 30 lat temu o tym, że Sara była aktorką z niepełnosprawnością, to jednak była to taka właśnie wiedza, powiedziałabym, trochę zakulisowa. O tym głośno nie mówiono. I nawet dzienniki Sary Bernard, które były przetłumaczone na język polski, one nie obejmowały tego okresu. Powiedzmy, jakby w wspomnieniach takich aktorek jak Zofia Kucówna, te informacje się pojawiały. One też się pojawiały, powiedziałabym, jako jakiś rodzaj trochę takiej anegdoty, ale nie była to wiedza powszechna, podczas gdy jednocześnie Sara Bernard była taką aktorką, która stanowiła punkt odniesienia dla wielu aktorów i aktorek kończących w Polsce edukację teatralną. A myślę sobie tutaj o tym punkcie odniesienia kreowanym czy wytwarzanym właśnie przez mistrzów, mistrzynie teatru. I w spektaklu Co się stało z nogą Sary Bernard jest nawet mowa o Danielu Olbryskim, który naśladował Sarę, sposób w jaki Sara upadała, naśladował jej umiejętności fizyczne i czerpał w jakiś sposób, rozwijając jako student swoje umiejętności teatralne, właśnie z tego punktu odniesienia, a jednocześnie właśnie w polskim teatrze bardzo radykalnie mówi się takim zawodowym, że no, kiedy posiada się jakąkolwiek niepełnosprawność taką widoczną, to nie można ubiegać się o przyjęcie do szkoły teatralnej. Stąd właśnie ten gest zaproponowania właśnie historii Sary Bernard do takiego scenicznego namysłu, bo właśnie była tym ważnym punktem odniesienia dla wielu tych osób, które dzisiaj bardzo radykalnie odmawiają osobom z niepełnosprawnościami dostępu do edukacji teatralnej. I muszę powiedzieć, że osoby, które głośno teraz też formują takie zakazy i w ogóle taki opór właśnie w, no nie wiem, chociażby w Warszawskiej Akademii Teatralnej, to są uczniowie, uczennice, no właśnie profesorów, profesorek, którzy tę historię niepełnosprawności Sary Bernard sami przywoływali. Na pytanie o to, w jaki sposób Sara Bernard stała się osobą z niepełnosprawnością, odpowiada nam Justyna Wielgus. Wszystko wydarzyło się 9 października 1905 roku w Rio de Janeiro i był to moment końcówki 3-letniego tournée Sary Bernard z latoską Victoriana Sardou. I tak jak właśnie też w spektaklu mówimy, wszystko przebiegało dobrze aż do finału, gdzie nagle w ostatniej scenie, ta ostatnia scena rozgrywa się właśnie na tarasie zamku Saint-Ange i Floria, główna postać grana przez Sarę Bernard, odkrywa, że jej kochanek nie żyje i oszalała z rozpaczy, wyznaje strażnikom, że zabiła skarpie, a kapitan straży Spoletta rzuca się na nią, by ją aresztować. I wtedy Floria, grana przez Sarę Bernard, ucieka, biegnie na balkon i rzuca się. No i właśnie to jest moment i ten spektakl właśnie kończył się zawiśnięciem Sary Bernard w powietrzu, jak znamy to z opisu, 15 stóp nad podłogą sceny. I wszystko było tak wymyślone, że rzeczywiście na tą Sarę, upadającą Sarę Bernard, miały czekać precyzyjnie ułożone grube materace, na które ona upadała i w ten sposób kończyła swój lot. Ale właśnie 9 października w Rio de Janeiro te materace, nie wiemy dlaczego, były położone za daleko i Sara Bernard upada na podłogę. Ląduje na prawym kolanie z całym impetem, słychać huk, słychać trzask, ogarnia ją ból i mdleje. No i kurtyna opada, Sara Bernard nie może wyjść do oklasków, zostaje zabrana na noszach do hotelu. No i tutaj się objawia jej charakter, ponieważ nie dopuszcza do siebie lekarzy. Nie pozwala się poddać leczeniu. Nie ufa też. Nie ufa brazylijskim lekarzom i ich odsyła. I utrzymuje wszystkich w przekonaniu, że jedynie co jej potrzeba to po prostu odpoczynek. No i rana, która rzeczywiście była bardzo poważna, nie była leczona przez 3 tygodnie. Mało tego, ona z tym kolanem leci do Chicago i zaczyna amerykańską część trasy. Nadal nie zaliczając żadnej wizyty u lekarza. Tutaj wiemy z takich opowieści, anegdot, że właśnie te 3 tygodnie zaważyły na takim nieodwracalnym uszkodzeniu nogi. I od tego momentu ten stan się kolana pogarszał i pogarszał. Jej już występy były coraz trudniejsze, były takimi wyczynami. Jej było coraz trudniej poruszać się. Nie mogła zrobić żadnego kroku bez jakiegoś wsparcia, czy to o ramię, czy o jakiś rekwizyt. Więc była cały czas budowana jakaś choreografia z obiektów na scenie, o które ona się mogła opierać, poruszając się na niej. I to też było takie, że w to utrzymywanie, ukrywanie tego chorego kolana byli właśnie zaangażowani scenografowie, aktorzy, cała ekipa, która musiała tak zbudować ten świat sceniczny, który umożliwiłby wielkiej aktorce po prostu nadal funkcjonowanie na niej, chociaż jej kondycja była coraz gorsza. No ale rzeczywiście po 1904 roku, czyli już prawie po 10 latach... 1915.
Tak, 15, przepraszam. Już jest po prostu tak źle, nie może zgiąć tej nogi. Wdała się też infekcja w to kolano. No i rzeczywiście ta infekcja zaczęła zagrażać jej życiu. No i Bernard, właśnie taka cała w swoim charakterze, postanawia radykalnie w takim razie obciąć nogę powyżej kolana. I to jest historia jakby do momentu tej decyzji, bo kolejną wielką historią jest to, co się działo właśnie z tą decyzją, która nie była tak łatwo przyjęta przez wszystkich innych współpracowników, wielbicieli wielkiej Sary Bernard. A w jaki sposób proteza wpłynęła na styl gry aktorki? To pytanie o sposób, w jaki proteza wpłynęła na jej grę, wiąże się też z takim pytaniem w ogóle, w jaki sposób niepełnosprawność wpływa na rozwój pewnych określonych środków aktorskiego wyrazu. I tak jak możemy śmiało powiedzieć, że od 1905 roku zmienił się charakter teatralnej gry Sary Bernard, bo towarzyszył jej trwały ból. To był olbrzymi ból, o którym ona wielokrotnie pisze w listach, dziennikach. Ona tak naprawdę stara się o tę amputację nogi lata wcześniej. Ma takiego przyjaciela, lekarza Pciego, który rzeczywiście no jest takim człowiekiem, jej przyjacielem, człowiekiem godnym zaufania, chirurgiem, który pracuje między innymi na polach I wojny światowej w Paryżu, jest takim chirurgiem dokonującym amputacji żołnierzom, którzy cierpieli w wyniku działań wojennych. A wcześniej jest jednym z takich najbardziej znanych chirurgów w ogóle we Francji i także ją operował. I rzeczywiście ona była z nim w takim stałym kontakcie. Wielokrotnie donosiła mu o swoim stanie zdrowia. On także ją leczył i odmawiał jej wielokrotnie tej amputacji. Ona wiele lat się o to starała. Jej noga była wsadzana w gips, ona w zasadzie pewnie połowę tego życia od momentu wypadku do amputacji przechodziła w gipsie i funkcjonowała pod wpływem olbrzymiej ilości środków uśmierzających ból, w tym narkotyków. Także, no, branych właśnie podczas, czy szczególnie właśnie podczas występów na scenie. I tutaj już zostawiamy badaczkom i badaczom prześledzenie właśnie chociażby na podstawie recenzji, które się okazywały, tego, w jaki sposób Sara grała, ale to jest bardzo ciekawe choćby pod kątem prześledzenia tego, w jaki sposób działał jej głos. Ponoć dało się wyczuć właśnie jakby w tym, jak pracowała głosem, te poziomy takiego narkotycznego bólu, w którym ona funkcjonowała, jakiejś hipnotycznej kondycji, ale polegającej bardziej na tym, że to ona była niejako w takim stanie hipnozy, czy właśnie jakiegoś takiego narkotycznego transu. I oczywiście jakby ci, którzy wiedzieli, jaka ta kondycja jest, to było jakieś grono, no pewnie całkiem niemałe, mieli świadomość, co wpływa na tę obecność Sary Bernard. No ale oczywiście cała masowa jakby publika, myślę, że takiej świadomości jednak nie miała i pewien idiom, który rozwinął się w grze Sary, na pewno jest związany właśnie z jej sposobem funkcjonowania, taką kondycją fizyczną i psychiczną. To wszyscy, którzy wiedzą, czym jest chroniczny ból, mogą sobie wyobrazić, jakby czym właśnie ta jej kondycja była. I rzeczywiście paradoks polega na tym, że Sara stwierdziła, że jeżeli ona ma rozwijać tę karierę, mówimy też o takim szczególnym czasie, myślę, że to jest także ciekawe jakby w kontekście tego, jak dzisiaj określa się repertuar aktorek w wieku 60-70 lat. Otóż Sara Bernard właśnie między 60 a 70 urodzinami no, doświadcza właśnie tej niepełnosprawności jednej nogi, trwa w tym chronicznym bólu, a jednocześnie jest diwą. Jest aktorką pożądaną przez publiczności teatralne po prostu wszystkich kontynentów i jest niekwestionowaną po prostu ikoną teatru, ikoną kultury. I rzeczywiście ona zdaje sobie sprawę, że jest już na takiej granicy wytrzymałości. To znaczy, że albo do tej amputacji dojdzie i ona przekona osoby takie zaprzyjaźnione, żeby tej amputacji dokonały, albo będzie musiała po prostu skończyć swoją sceniczną karierę w momencie, kiedy ona naprawdę jest u szczytu sławy. To nie jest taki moment, nie wiem, schyłku czy zmierzchu. Tak moglibyśmy myśleć, kierując się metryką, ale tak nie jest. Ona rzeczywiście wiele lat stara się o to, żeby po prostu tej amputacji dokonano, co nie jest łatwe, ponieważ lekarze odmawiają tej amputacji, a Sara jest odbierana jako w ogóle jakby symbol Francji. Dobro narodowe. I dobro narodowe, dokładnie. To jest o tyle też ważne, że ten taki pik jej cierpienia i poczucie, że już dalej nie jest w stanie tak trwać, zbiega się z wybuchem I wojny światowej i faktycznie z takim przekonaniem między innymi no, takiego wielkiego francuskiego polityka Clemenceau, który zostaje potem premierem, że nie można dokonać amputacji czy okaleczenia na symbolu Francji, właśnie jakby w środku działań wojennych, bo będzie to odebrane właśnie jako takie złe proroctwo. Więc naprawdę jest jej to odradzane. No ale ona dochodzi do takiego jakby punktu krytycznego i pisze, że albo jej utną po prostu tę nogę, albo ona się zabije. I tak jakby radykalnie formułuje, to nie jest pusta groźba, po prostu formułuje zapowiedź swojego samobójstwa. I rzeczywiście Pozzi deleguje takiego uznanego lekarza, chirurga Denonce, do tego, żeby tej amputacji dokonał. Ona odbywa się w szpitalu w Bordeaux.
No i rzeczywiście ten materiał źródłowy, do którego udało nam się dotrzeć, to jest taki materiał, który pokazuje, że Sara Bernard, nawet jadąc na tę amputację, po prostu jakby nie wychodzi z pewnej roli gwiazdy i diwy i śpiewa Marsyliankę, jadąc na salę operacyjną. Sama operacja trwa krótko, ona dosyć szybko wraca do... Na scenę. Tak naprawdę ta jej rehabilitacja, można byłoby powiedzieć, odbywa się na scenie. A dzieje się tak dlatego, że rzeczywiście no, w tamtym momencie ona jest już takim jakby chodzącym też kapitałem i nie może sobie pozwolić na długą nieobecność. I też bardzo szybko, i to jest ciekawe, że bardzo szybko osoby, które dzisiaj nazwałybyśmy przedstawicielami handlowymi ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko, także z Francji, przyjeżdżają do niej, oferując jej różnego rodzaju protezy. Bo jest to też taki moment właśnie, w którym zaczyna się rozwijać protetyka. No i każda z tych firm, które zajmują się produkcją protez, ich projektowaniem, każda z nich oczywiście marzy o tym, żeby to ich protezę nosiła Sara Bernard. Ona w niedługim czasie ma w swoim mieszkaniu już olbrzymią kolekcję 24 różnych rodzajów tych protez. Są też protezy, które są specjalnie dla niej projektowane i ona staje się w zasadzie jakby twarzą takiego nowego przemysłu z jednej strony, ale z drugiej strony dotarłyśmy też do takich zdjęć z frontu, gdzie Sara Bernard pozuje z żołnierzami francuskimi, pokazując no właśnie wcale nie zjawiskową protezę, która jest udekorowana biżuterią i w którą są winkrustowane diamenty czy brylanty, ale po prostu jakby pozuje z kijem wbitym w łydkę, eksponując właśnie taką najprostszą protezę, którą możemy kojarzyć z obrazami no właśnie bardziej piratów na statkach pirackich, w filmach dla dzieci, niż właśnie z protezą Sary Bernard. I to pokazuje też, że ona stała się na przekór trochę tym projekcjom Clemenceau i polityków, którzy ją otaczali, że ona nie stała się jakąś zapowiedzią porażki, tylko właśnie takiego zwycięstwa i żywotności Francji. I w prasie francuskiej pisano, że jeżeli amputację przetrwała Sara Bernard, to przetrwa ją każdy francuski żołnierz. Także tutaj mówię o tej scenie publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o scenę teatralną, to na pewno zmienił się jakby sposób gry Sary. My trafiłyśmy na takie źródła, w których opisywana jest taka bardziej statyczna gra, chociaż tak naprawdę to też trzeba byłoby tak dokładnie porównać, bo materiały filmowe, którymi dysponowałyśmy, to są takie materiały, w których pokazywane są takie słynne upadki Sary Bernard i według naszych analiz to ten rodzaj upadków, które tam są pokazywane, on przypada na czas, kiedy ona już ma właśnie bardzo chore to kolano, praktycznie nieruchome. Więc czy taka duża różnica w jej grze pojawiała się przed i po amputacji, to do końca jakby ciężko stwierdzić. Natomiast już pod koniec życia faktycznie czytamy o niej, czy widzimy ją właśnie usadzoną trochę na krzesłach czy fotelach, co też znajduje takie odbicie w naszym spektaklu, gdzie ta scena fotelowa też się odbywa. Czy obecność Sary Bernard na scenie po tym, jak właśnie została już aktorką z niepełnosprawnością, wpłynęła na sytuację innych osób, innych aktorów i aktorek z niepełnosprawnościami? Myślę, że to była niezwykła szansa, żeby rzeczywiście zmienić sposób myślenia o teatrze niepełnosprawności. Mówi Justyna Lipko-Konieczna. Tak naprawdę jakby to, co jest ciekawe, to w różnych świadectwach różnych wybitnych aktorek, aktorów teatralnych, ta niepełnosprawność się pojawia. Tylko ona pojawia się jakby w taki sposób bardzo związany jednak z doświadczeniem prywatnym. Ja sobie myślę na przykład o Gabrieli Zapolskiej. Lektura jej listów to jest lektura naprawdę, od drugi tom przede wszystkim, to jest lektura znowu chronicznego bólu i naprawdę jakby wieloletniej niepełnosprawności. Jakby przykuciem też akurat w wypadku Zapolskiej do łóżka. No, oczywiście jakby te takie momenty lepszego samopoczucia także były, ale myślę sobie, że w jakiś sposób niepełnosprawność funkcjonuje w ogóle tak, i ona tak jakoś zafunkcjonowała w takiej recepcji niepełnosprawności Sary, jako incydentalny taki jakby kazus aktora czy aktorki, czyli nie w taki sposób, że niepełnosprawność może być po prostu kondycją wpisaną w ten zawód, tylko bardziej, że przedarzała się po prostu pewnym jednostkom. I to w jakiś sposób, no właśnie już jakby kiedy odwołuję się do takich swoich badań, to w jakiś sposób jest dla mnie takie bardzo uderzające, bo naprawdę okazuje się przy takim researchu już zorientowanym na niepełnosprawność w zawodzie aktorskim, że wiele wybitnych aktorów i aktorek tę niepełnosprawność po prostu miało, czy nabywało ją. Natomiast akurat w wypadku kobiet często było tak, że one schodziły ze sceny,
przerywały zawód aktorski. W przypadku mężczyzn nie zawsze tak było. Bardzo często też wybitni aktorzy z niepełnosprawnością wykładali potem, czy uczyli aktorstwa. Też często było tak, i to też jest przypadek Sary. Sara bardzo dużo nagrywała, bardzo dużo słuchowisk także. I rzeczywiście aktorzy, na których historię ja trafiłam, bardzo często właśnie nabywszy niepełnosprawność, czy będąc po amputacji, zaczynali uprawiać czy rozwijać teatr radiowy, reżyserować, ale też uczyć aktorstwa. W jakiś sposób myślę sobie, że rozwinęło się takie przekonanie, ale tutaj ta historia Sary Bernard temu przeczy i myślę, że może stać się takim bardzo ważnym punktem odniesienia dzisiaj jakby w rozmowie o niepełnosprawności i dostępie do teatru, ponieważ Sara Bernard właśnie nie zeszła ze sceny. To, że ona poddała się amputacji, umożliwiło jej jeszcze 10 lat aktywnie uprawiać zawód aktorski. I jakby to pokazuje, że rzeczywiście ta inna droga jest możliwa. I to też, co jest takie dla mnie ciekawe, to, że te historie pokazujące nabytą niepełnosprawność, a jest ich po prostu olbrzymia ilość, kiedy się zaczyna wertować źródła, jeszcze ją w jakiś sposób akceptują. Natomiast niemożliwe jest właśnie to odwrotne myślenie, że skoro można nabyć niepełnosprawność, będąc już aktorem, aktorką i można jednak uprawiać ten zawód, to dlaczego nie stworzyć jednak możliwości rozwijania swoich umiejętności, zdobycia zawodu osobom także z niepełnosprawnościami, których rozpoznajemy, no niewątpliwy po prostu talent czy potencjał teatralny. Aktorki i aktorzy także formułowali jakby tę tezę, że Sara Bernard mogła sobie pozwolić na to, żeby sobie tę nogę uciąć. Jakby nie jest to taki scenariusz, który mogłaby powtórzyć w Polsce choćby. Młoda aktorka albo już aktorka nawet o jakiejś takiej uznanej pozycji. Dodam taką jeszcze jedną rzecz, że myślę, że jest ważnym też kontekstem, że tak naprawdę kariera Sary Bernard i jej amputacji nogi zbiega się już takim epoką schyłkową w ogóle epoki gwiazd. Dodaje Justyna Wielgus. I jesteśmy na progu pierwszej reformy teatralnej, a potem drugiej reformy teatralnej, która totalnie sfokusowała się na sprawności ciała, na jego wyczynowości, na tej takiej hipersprawności, która jakby od samego początku nie dopuszczała właśnie do jakiegoś odstającego od normy, czy od wyobrażenia ciała, cielesności, motoryki. Więc mi się wydaje też, że te zmiany, które też przyszły wraz z nowymi twórcami, biomechanika Meyerholda, Stanisławski, potem cały Grotowski i tak dalej, że to też uruchomiło totalne inne kanony w myśleniu o aktorstwie i zdecydowanie przesunęło akcent właśnie na to ciało, które musi spełniać konkretne wymogi i że w tym momencie ciało, nie wiem, właśnie z uciętą do prawie powyżej kolana nogą, no w ogóle nie miało szans zaistnieć w wyobrażeniu twórców i też widzów, bo też ta reforma, przecież nowa estetyka objęła widza. Więc myślę, wydaje, że to też jest ciekawe, ten styk, który następuje i potem jakie są też konsekwencje wynikające z tego, że wchodzą nowe rzeczy, są proponowane nowe spojrzenia, ale też które zdecydowanie wykluczyły bardzo dużo takich sytuacji ciała, które nagle zmienia swoją kondycję, zmienia swój sposób ekspresji. Ale też chciałabym dodać, że ciekawym takim dla mnie przykładem w Polsce, który bym porównała w jakiś sposób do Sary Bernard, jest Krzysztof Globisz. To jest też aktor, który uległ udarowi i wskutek udaru trwa w kondycji afazji. I u Krzysztofa też to nie spowodowało, że on zrezygnował ze sceny, że z takim samym uporem jak Sara postanowił zostać na tej scenie. I mógł to zrobić, też myślę sobie, dlatego, że miał od dawna, jeszcze przed udarem, no status gwiazdy sceny krakowskiej. Więc myślę rzeczywiście, że to te statusy jeszcze w jakiś sposób dają taki przywilej i to bardzo odczułyśmy też w trakcie współpracy w Teatrze Starym z Krzysztofem Globiszem, obserwując widzów, że oni cały czas widzą w Krzysztofie swojego ukochanego aktora, więc dają ten glejt na jego kondycję, ale nie dają tego glejtu innym już aktorom w takiej kondycji. I to samo dotyczy, myślę, szerszego grona osób, które są blisko Krzysztofa, którzy byli totalnie i są za nim, żeby w tej kondycji był, a nie są już tak do końca otwarci na to, żeby osoby z niepełnosprawnościami różnymi pojawiły się u progu Akademii Teatralnej, a potem pojawiły się na scenach publicznych. Bardzo dużo takiego oporu wobec ciała nienormatywnego na scenie, czy właśnie w szkole, jest osadzone na wyobrażeniach
na jakichś takich dodatkowo stereotypowych wyobrażeniach, które rodzi ogromny lęk przed dopuszczeniem w ogóle takich obrazów do publicznego, w publiczny zasięg. Do tematu osób z niepełnosprawnościami na scenach teatralnych w kontekście historycznym, ale też w kontekście współczesnym będziemy jeszcze na pewno wielokrotnie wracać w odcinkach podcastu o teatrze. To na pewno jeszcze nastąpi w tym sezonie. To są takie odcinki, które planowałyśmy w poprzednim sezonie i nie udało nam się ich wcisnąć czasowo w realizację z różnych powodów, ale na pewno będziemy do tego wracać, bo to jest bardzo ważny i bardzo ciekawy temat. A wszystkim tym, których zainteresował opis spektaklu Co się stało z nogą Sary Bernard, gorąco zapraszamy do Komuny Warszawy, jak sama nazwa wskazuje, w Warszawie. Gdzie ten spektakl pojawia się od czasu do czasu w repertuarze, więc warto śledzić i wyglądać i porównać to, co właśnie usłyszeliście, usłyszałyście z tym, co możecie zobaczyć na scenie. Tymczasem to już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w dzisiejszym odcinku podcastu o teatrze. Serdecznie dziękujemy Witoldowi Mrozkowi i Izabeli Zawadzkiej za pożyczenie nam mikrofonów, na których nagrywamy ten podcast. Serdecznie dziękujemy także Justynie Patole za pomoc w montażu dzisiejszego odcinka. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. W naszym intro mogliście i mogłyście usłyszeć muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurnę i Katarzynę Waligurę. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie na platformie, na której nas teraz słuchacie. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe. Jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!